Malownicze wzgórza roztocza zachodniego, rozległych łanpól, a wśród nich Batoś. Miejscowość ze swoją historią, kulturą, ale również z perspektywami na rozwój. Geneza nazwy miejscowości nie jest w pełni wyjaśniona. Pierwsza wzmianka o Batorzu pochodzi z 1377 roku, kiedy to król Ludwik Węgierski ofiarował osadę Dymitrowi z Goraja. Już w IX wieku istniało tu grodzisko, które, podobnie jak pobliskie Grody Czerwieńskie, prawdopodobnie stanowiło strażnicę graniczną między Polską a Rusią. Leżało też na bardzo ważnym szlaku handlowym z Sandomierza do Kijowa. Ziemie te przez długi czas były terenem konfliktów granicznych i związanych z tym licznych, łupieszczych najazdów. Rozkwit Batorza nastąpił w XV i XVI wieku, gdy jego właścicielami stali się Tenczyńscy. W 1445 roku biskup Oleśnicki erygował tu parafię i konsekrował drewniany kościół. Na przełomie XVI i XVII wieku Batorz przechodzi we władanie ordynacji zamojskich. Historia Batorza jest ściśle związana z historią Polski. Ślady tej historii można zobaczyć w miejscowym Muzeum Wiki. Muzeum to powstało na przestrzeni ostatnich 2 lat na bazie Izby Pamięci z lat 60. W muzeum tym znajdują się eksponaty z historii Batorza, z historii parafii Batorz. Zgromadzone tutaj jest wiele cennych eksponatów z powstania styczniowego, z historii gminy Batorz, które stanowią doskonały dokument dla młodzieży naszych szkół, młodzieży tutaj z terenu gminy Batorz. Znajdujemy się właśnie w jednym pomieszczeń tego muzeum, które urządzone zostało na wzór starej kuchni. To jest takie pomieszczenie, jak kiedyś, w jakim żyli kiedyś ludzie. W pomieszczeniu takim znajdował się taki duży piec, piec taki właśnie z zapieckiem. Poza tym w pomieszczeniu takim znajdowało się bardzo dużo obrazów, makatek haftowanych przez miejskie gospodynie. Pomieszczenia takie były ozdabiane pająkami, które wykonywały kiedyś gospodynie domu, żeby przyozdobić te mieszkania na okres Bożego Narodzenia. Zamiast choinek to właśnie były mieszkania w ten sposób dekorowane. No i oczywiście w takim pomieszczeniu znajdowało się wszystko, co służyło do w gospodarstwie każdej gospodyni, czyli wszelkie żelazka czy tary, które służyły do prania, do maglowania, bielizny. Oprócz ekspozycji ukazujących życie codzienne mieszkańców tej ziemi, można tu również obejrzeć epizody z historii, które zaznaczyły się tutaj z wyjątkową intensywnością. Do takich należy Powstanie Styczniowe. Jeden z przywódców tego powstania, Marcin Borelowski, Lelewel, poległ w bitwie, jaka rozegrała się w pobliżu Batorza. Sama bitwa, jak całe zresztą Powstanie Styczniowe, była przegrana. Pamięć tego zrywu patriotycznego, jak i jego poległego bohatera, czczona jest przez tutejszych mieszkańców do dzisiaj. Kopiec usypany w miejscu jego tragicznej śmierci jest miejscem często odwiedzanym. Jest tu też pomnik ku czci Węgrów walczących w tym powstaniu. Sam Borelowski pochowany jest na batorskim cmentarzu, a pamięć o nim jest częścią wspólnej historii Batorza i historii Polski, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Historia nieraz jeszcze pukała do wrót tej miejscowości. Lata wojny i okupacji zaznaczyły się licznymi zbrodniami i terrorem. Wydarzenia te upamiętnia pomnik ku czci ofiar hitleryzmu przed miejscowym kościołem. Historia Batorza to nie tylko złe wspomnienia,
ale również znojna praca i codzienny trud. W Batorskim Muzeum Wiejskim ekspozycja etnograficzna zajmuje znaczące miejsce. To szczególna ekspozycja. Można się z niej dowiedzieć, jak wyglądało życie codzienne tutejszych mieszkańców. Eksponaty, można chyba tak powiedzieć, mają własne życie. Większość z nich jest rękodziełem i świadczy o niezwykłej zręczności polskiego chłopa i rzemieślnika. To również świadectwo wielkiej miłości do ziemi, wielkiego przywiązania do ziemi i pracy. Ta ekspozycja jest jednocześnie zbiorowym portretem polskiego chłopa. Wnętrze wiejskiej chaty zdumiewa schludnością i swoistym pięknem. Najbardziej chyba uderza duma malująca się na twarzach tych ludzi. A jak wygląda gmina Batorz dzisiaj? Interesująco i w oryginalny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Liczy sobie prawie 4000 mieszkańców, ma powierzchnię ponad 7000 hektarów i leży w północnej części powiatu janowskiego. Gmina jest typowo rolnicza, ale posiada również znakomite warunki do rozwoju turystyki. I co ciekawe, zarówno letniej i zimowej. Wyciąg narciarski w Batorzu przyciąga amatorów sportów zimowych z całej okolicy. Takie krajobrazy można oglądać tylko w znanych zimowych ośrodkach. Krajobraz zimowy przypomina krajobraz Pogórza i jest naprawdę atrakcyjny nie tylko dla całej Lubelszczyzny. Sceny z udziałem narciarzy przypominają podobne sceny z najbardziej znanych ośrodków narciarskich. W lecie Batorz też jest piękny. Tu swoje źródła ma rzeczka Por, wpadająca do Wieprza. Zarośnięta starymi drzewami, tworzy malownicze zakola. Gospodarstwa agroturystyczne przyciągają swoim urodziwym położeniem i przypominają o turystycznych aspiracjach gminy Batorz. Dzisiaj gmina Batorz jest dynamicznie rozwijającym się mikroregionem. Wprawdzie nie ma tu wielkiego przemysłu, ale pod względem gospodarczym Batorz też się rozwija. Dominuje oczywiście rolnictwo, ale jest też sporo przedsiębiorczości. Nowoczesna stacja benzynowa służy rozwojowi nie tylko ruchu turystycznego. A sama gmina jest zwyczajnie piękna.
Tu stara wiejska zabudowa spotyka się z nowszą architekturą. Łany pól i sady tworzą piękny kobierzec. Na uwagę zasługują też liczne przydrożne kapliczki. Świadczy to o głębokiej kulturze ludowej tych stron. Kościoły o bardzo nowoczesnej architekturze na tle łanów, pól i wiejskiego krajobrazu prezentują się wyjątkowo okazale. Kościół w Batorzu ma styl neoromański i powstał w 1882 roku. Obok dzwonnica z 1908 roku. Wnętrze kościoła dzięki pięknej polichromii, obrazom i rzeźbom stwarza niepowtarzalny nastrój. W ołtarzu głównym rzeźby czterech ewangelistów. W ołtarzu bocznym na uwagę zasługuje obraz przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa, tulącego do siebie świętego Franciszka z Asyżu. Całe wnętrze robi piękne wrażenie i służy ewangelicznemu skupieniu. Szkoła podstawowa i gimnazjum w Batorzu, oprócz funkcji oświatowej, w lecie zamienia się w schronisko z noclegami dla młodzieży. Bardzo ważny dla życia kulturalnego jest gminny ośrodek kultury. Ośrodek tętni licznymi wydarzeniami, a wielość tych wydarzeń i ich różnorodność wręcz zdumiewa. Zespoły z tego ośrodka uczestniczą w wielu festiwalach, imprezach i wydarzeniach artystycznych, skąd przywożą liczne nagrody. Jest też bogato wyposażona biblioteka. Ośrodek istnieje od 1985 roku. Tak więc Batorz, szanując tradycję, przekształcił się w nowoczesną wieś. Dość specyficzną, bo wykorzystującą wszystkie walory turystyczne. Niewątpliwie służyć to będzie pomyślnemu rozwojowi mieszkańców tej ziemi i coraz liczniej przybywających turystów.